12 lipca. Wiadomości z Ukrainy. Po ataku powietrznym pod Moskwą płonie fabryka. Dziś rano mieszkańcy wsi Michnewo, na południe od Moskwy, obwodu stupińskiego, obwodu moskiewskiego, zgłosili pracę obrony powietrznej, która rzekomo zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny. Obejrzyj wideo. Z kolei kanał telewizyjny REN podał, że w mieście Chimki, na północ od Moskwy, spłonął warsztat do produkcji płytek ceramicznych. Ogień jest dość silny. W niebo unosi się czarna kolumna dymu. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji oświadczyło, że w nocy obrona przeciwlotnicza okupantów zestrzeliła nad obwodem briańskim trzy ukraińskie drony kamikadze i po jednym nad tambowem, moskiewską i tułą. Nie jest jasne, czy cała amunicja zaporowa użyta w ataku została zestrzelona. Później okazało się również, że drony wysadziły fabrykę w regionie Tula w Federacji Rosyjskiej. Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że wczoraj w nocy ukraińskie drony szturmowe zostały zestrzelone, między innymi w rejonie Tuły. I tak później rosyjski kanał telegramu Jomasz poinformował, że atak się powiódł. Najwyraźniej cztery drony kamikaze uderzyły w specjalną strefę ekonomiczną Wuzlow. Działała na nich obrona przeciwlotnicza okupantów. Co najmniej jedna amunicja zaporowa przebiła jednak ścianę fabryki zakładów Promet SSE. Na opublikowanym filmie pracownik przedsiębiorstwa pokazuje dużą dziurę w ścianie nowego sklepu i narzeka, że wszystko zostało rozerwane. Z jego słów można zrozumieć, że szkody są znaczne. Masz wyjaśnia, że zakład zajmuje się produkcją wyrobów metalowych, w szczególności regałów magazynowych i biurowych. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zdobyli trofea w jednej bitwie czołgami T90M i T80. Prawdopodobnie rekord zdobycia trofeów w jednej bitwie ustanowili bojownicy 68. Oddzielnej Brygady Myśliwskiej Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Oleksy Dowbusza czołgi T90M, przełom i T80 oraz piechota BMP-2 pojazd bojowy. Być może większy haczyk nastąpił dopiero podczas szybkiego wyzwolenia obwodu charkowskiego. Jesienią 22 roku służby Public Relations jednostki poinformowały o tym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, publikując stosowne zdjęcia trofeum. Ukraińscy obrońcy najpierw odparli masowy atak kolumny pancernej najeźdźców, a następnie podejmując ryzyko zabrali sprawne pojazdy porzucone przez najeźdźców z szarej strefy. Największą radość sprawił oczywiście nowoczesny i naprawdę fajny T-90 m o przełom. Załoga T-90 zostawiła swoją najnowszą maszynę na polu bitwy i po prostu uciekła, ukraiński mechanik kierowca zaryzykował dotarcie do czołgu przez szarą strefę i już zawrócił. Co więcej, później zwinne rosomaki były w stanie wyciągnąć jeszcze dwie jednostki pojazdów opancerzonych wroga czołg T80 i BMP-2. Teraz te trofea bezlitośnie zniszczą swoich poprzednich właścicieli. Oddziały Ukrainy przeprowadziły udany nalot na tyły okupantów w czasowym jarze. Wczoraj wieczorem wywrotowa grupa rozpoznawcza sił zbrojnych Ukrainy wkroczyła na tyły rosyjskich najeźdźców w obrębie niezdobytego miasta Hasów-Jar w kierunku Kramatorska, dawniej Bachmuta. Przypomnijmy, że najeźdźcy zajęli najbardziej wysuniętą na wschód mikrodzielnicę osady – Kanal. Ukraińscy harcerze wysadzili skład amunicji interwencjonistów i zniszczyli część ich siły roboczej. Poinformował o tym dzisiaj ukraiński obrońca, który walczy na tej części frontu. A wcześniej relacjonował, znowu mieliśmy eksplozję, orkowie w szczelinie czasu pełzają, zniszczone domy są teraz jeszcze bardziej w kurzu. Przypomnijmy, że wróg tradycyjnie niszczy skupiska ludności, które chce obrócić w pył za pomocą kierowanych bomb powietrznych i artylerii. Okupanci całkowicie zajęli wieś Dzieweniwka. Rosyjscy okupanci ostatecznie zajęli wieś Dzieweniwka w kierunku Pokrowskiego. Dawniej Avdiwskiego. Stwierdził to autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu, a jednocześnie zespół ekspertów wojskowych Deep State. Zobacz zrzut ekranu jego aktualnej mapy, na której pokolorował utracone terytoria, na których interwencjonistom udało się wczoraj zdobyć przyczółek, kreskując i przerywając na czerwono-brązowo. Dodatkowo czerwoną strzałką wskazaliśmy miejsce, w którym szara strefa aktywnych walk przesunęła się na stronę ukraińską. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z poprzednimi dniami poprzedniego dnia, wróg na tej części frontu posunął się nieznacznie do przodu. Tym bardziej, że większość osady była zajęta już wcześniej, a reszta od kilku dni znajdowała się w szarej strefie. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.